Dzień dobry. Przyszedł czas na pracę, której nie lubię. Rąbanie pieńków. No i niestety zostało mi trochę z zimy jeszcze niepociętych i muszę pociąć. A próbowałem dzisiaj piłą ciąć taką z krótką prowadnicą i trochę niewygodnie. Miałem takie o szerokie, grubaśne takie pnie drzewa i w sumie jeszcze przydałaby się jakaś piła z dłuższą prowadnicą i znalazłem mojego BMR-a 57 z prowadnicą 18 cali. Kiedyś mówiłem, kto to takie długie prowadnice robi do tych pił chińskich. A tutaj zobaczcie, jatowska piła z prowadnicą 20 cali nawet. No taka już nie trzeba poprawki z dwóch stron przecinać. Ale co ja o niej mogę powiedzieć? Ja jeszcze ją nie pracowałem, nie mam pojęcia, co ona jest warta. Tylko tyle, że ładnie pomalowana, ładnie wygląda. Do czego ją porównać? Wziąłem mojego BMR-a CS57, dawno nim nie pracowałem. A ten BMR dzisiaj też mnie przez przypadek lekko zawiódł. Zaraz wam powiem tą całą historię. No ale to Yato. Yato marka znana. Dość ceniona, dużo jest sympatyków marki Yato w Polsce, bo taki dość dobry jakościowo sprzęt sprzedaje, a tutaj nagle piła. Piła generalnie wydaje się taka, no jak to piła chińska, ale trochę rzeczy w niej poprawiali. Przyjrzałem się jej i zobaczcie co ma, włącznik ma zmieniony już, taki okrągły. To jest, czy to jest duża poprawa? Być może komuś się spodoba. Ładnie wygląda, ładny kolor ma, czerwona. Ładny ma tutaj tę pokrywę na sprzęgło. Waga 5,7 kg. Pojemność tutaj deklarowana 56,5 cm. Moc 2,5 kW. Takie to są parametry. 20 cali prowadnica do niej fabryczna dana. Czy nie za bogata? Uważam, że za bogata trochę. Po co taka duża piła do takiej maszyny? Ale co mnie zaskoczyło pozytywnie i to bym chciał od razu, jak to zobaczyłem, to chciałbym od razu kupić do swoich wszystkich innych pił. Tłumik jest zrobiony już bez tych otworów okrągłych i jest cichy. I ona pracuje już jak taka firmowa piła, cichutka. Ja męczę się z tymi głośnymi piłami chińskimi, które mam. One mają te tłumiki tak głośne, że aż bębenki pękają. A tutaj oni wstawili. I to jest kompatybilna. Nie będzie problemu. Zacząłem szukać na stronie Yato, na sklepach Yato, ale nie mogę znaleźć takiego tłumika. Poprosiłem sprzedawcę, żeby mi znalazł. To bym zamówił trzy takie tłumiki i bym sobie w swoich trzech piłach, czyli w Lechmanie, w BMR-ze i w Klichnerze, wymienił na te tłumiki. Miałbym ciche pilarki, bo te piły, ten mój BMR, Lechman i no Klichner nie, ale Lechman i BMR to mają tyle mocy, że można spokojnie je trochę tłumikiem przydławić, a ja sobie cenię cichą pracę tych maszyn. Także ta Yato wprowadza fajną, nową rzecz. Mam nadzieję, że nie tylko w Yato, ale w innych piłach już chińskich będą te tłumiki. I zobaczcie, no te chińskie piły naprawdę są coraz bardziej poprawiane. Nie wspomnę o filtrze powietrza, który już został poprawiony. Tutaj akurat w tym modelu nie ma poprawionego filtra powietrza. Zaraz wam pokażę, bo ja już odkręcałem. Jest plastikowy, ale też dzisiaj zaraz odpalę i przy okazji, że te pieńki są do końca niepocięte, to potnę, sucha sosna, to zobaczę, czy ten filtr będzie przepuszczał. To do sprawdzenia. Zakładamy. Zaraz uruchomię i jeszcze wam pokażę różnica w głośności pracy. Jak głośno pracuje Yato z tym nowym tłumikiem. Fajnie, że już ten tłumik jest cichy. Tak mnie męczyły te tłumiki. A tutaj zobaczcie. O! Jest ten stary typ z dwoma dziurami. No takie głośne draństwo. Już ten BMR, słuchajcie, to jest wyjątkowo głośny. Tak głośne piły. Czekaj, jeszcze jedna jest głośniejsza piła. KD5010. Tamta jeszcze głośniejsza jest. No to kto ma takie piły głośne, to jakby była szansa zakupić taki tłumik od Yato. Założyć. I mamy cichutką, fajną piłę. Jak markową. Nie chce mi się za bardzo więcej tutaj wam pokazywać, bo to jest zwykła, standardowa chińska piła. Można oczekiwać, że może w jakiś sposób lepiej zrobiona. Jeszcze jest jedna rzecz, która mnie tutaj trochę zniesmaczyła, to, że jest założona tutaj stała zębatka. Nie wiem, czy to widać, ale jest założona stała zębatka i trzeba z czasem będzie wymienić na zębatkę pływającą.
No tak, to bardzo dobrze, solidnie został wykonany uchwyt, ten metalowy tutaj. Czy to jest aluminium pomalowane na czarno, nie wiem, ale jak będziecie zwracać uwagę w przyszłości i kupować jakieś takie piły, to zwróćcie uwagę, żeby ten rowek do przykręcenia był z tej strony, a nie od środka. Dlaczego? W tej konfiguracji jest zdecydowanie mocniejszy ten pałąk i się nie wygina. Gdy ten rowek jest po drugiej stronie, to ma ten kabłąk tendencję do wyginania się. Ciekawe, jak to jest tutaj, w tym BMR-ze. O, właśnie, czegoś takiego nie kupujcie. Kupujcie piły, które mają ten rowek na zewnątrz. Także ja się już przekonałem o tym. To taka moja sugestia. Piła, no, wyjątkowo ładnie zrobiona. Komuś się spodoba takie coś, to dla mnie to jest zwyczajna, zwykła chińska piła, ale ten tłumik, cichutka praca, kolory, lakier tego wszystkiego, plastiki bardzo twarde, sztywne, nic tu się nie dogina, nic tu się nie... A tutaj trochę może słabsze, ale też mogło być. Także taka pilarka. Ja sobie dzisiaj nią popracuję troszeczkę, pokażę wam, jak to głośne jest. A jak głośna jest BMR zwykła piła z tłumikiem starego typu. Także cóż, zabieramy się. Jak są głośne? Oho. Jak głośny jest BMR. Lepiej mi się pracuje ciszej tamtą maszyną.
Taka to jest piła. Ma jeszcze, zapomniałem powiedzieć, Easy Start. Nawet działa, nawet ładnie. Taka ładna, czerwona pilarka. Jeszcze Wam pokażę, jak głośno raz chodzi zwykła chińska piła. Zwykła chińska piła chodzi tak. Moc to ma, ale głośno. Także tym takim krótkim filmikiem mogę dalej zacząć rąbać drzewa. Mam odblokowany temat. No i słuchajcie, umknęłaby nam najważniejsza rzecz. Test filtra powietrza, czy on przepuszcza trociny, czy nie. Zaraz się przekonamy. Na sam koniec taki bonus. Zobaczmy, no zobaczymy. W środku. Nie, to jest brązowe, są takie dwa oczka tam. To jest, są nadlewy, to nie. Nie ma. Troszeczkę tutaj jest widać. Malutko, a tutaj w środku. Nie widać nic na razie. Za mało ciąłem. Tutaj się zebrało wokół tego bolca do przykręcenia. Czyli tutaj, ale tutaj ma prawo wejść, bo tutaj nie jest uszczelnione. Później jest o-ring. No na razie nie, ale trzeba będzie sprawdzać, czy ten filtr powietrza Viato jest szczelny. Najważniejsze, że dużo tutaj tego pyłu nie leci w komorę gaźnikową. No, trzeba się jeszcze przyjrzeć czas. Ja na wioskę biorę w tym tygodniu, może jeszcze tam z dwa drzewa zetnę, bo rejon energetyczny powiadomiłem, bo mi linie energetyczne za blisko lecą i ja boję się sam ściąć, bo jak zerwę im linki, to zapłacę kupę forsy, więc zadzwoniłem do rejonu energetycznego, przyjadę samochodem ze zwyżką, będą część gałęzi przecinać, będą część drzew usuwać, dwie chyba brzozy i na podatną gałęzie w sosnach, bo bardzo blisko linia średniego napięcia leci. Także w tym roku trochę sobie ulżę. No i wezmę to i te drzewo, co tam jest, to potnę tym, ja to mam nadzieję. No pewnie je wezmę swoją też jeszcze maszynę, ale tą przetestuję do końca, zobaczę, czy filtr powietrza spełnia zadanie, czy trzeba go wymieniać. To tyle z dzisiejszego krótkiego odcinka. No niby fiury leciały, zobaczcie, dużo, ale jednak jeszcze za krótki test, za krótka próba, czy ten filtr przepuszcza. Jeszcze Ursus czeka, także zobaczymy, jak to dalej będzie. Pozdrawiam serdecznie, na razie, cześć.